Cześć, witajcie znowu z mojej garderoby. Dziś jednak nie będzie o zasadach modowych, a wręcz przeciwnie, o ich łamaniu. Jakoś tak temat wpadł mi do głowy, spisywałam sobie w telefonie te zasady i powstało mi takich 7 zasad modowych, które warto, a nawet należy łamać, bo idziemy do przodu, bo moda idzie do przodu, bo świat idzie do przodu i spokojnie, można je śmiało łamać, zaraz się o nich dowiecie. Łapka w górę, subskrybujcie kanał, zaglądajcie na Instagram, wszystko wiecie. Zaczynamy, słuchajcie, zasadą modową, którą tak, stosowała zarówno moja mama, jak i babcia, nawet pamiętam prababcie, wszystkie ciocie. My jednak możemy śmiało wyjść poza te ramy i słuchajcie, nie musimy już dopasowywać kolor butów pod kolor torebki, a kolor torebki pod kolor butu. Możemy iść śmiało do przodu. To nie musi być czarny, czarny, białe botki, białe kozaczki, biała torebka. Nie, możemy kombinować. Tylko słuchajcie, w tym najlepiej jest zachować taką pewną zasadę. Jeżeli stawiacie na dodatki, torebki, apaszki, paski, buty w tonacji chłodnej, to już wszystkie kupować w tonacji chłodnej, czyli chłodny szary, chłodny beż i tak dalej. Natomiast jeśli Wy jesteście typem urody ciepłym i większość dodatków, ubrań macie w kolorze ciepłym, to też kupować, dokupywać wszystko w ciepłej tonacji. Wtedy dużo łatwiej będzie nam się łączyło to w całość. I teraz Wam pokażę. Gdybym stosowała ten trik naszych mam, to proszę bardzo, tutaj nie pasowałoby to i tak, bo tu mamy torebkę w odcieniu ciepłym i słuchajcie, botki, takie o, botki w kolorze chłodnym. To w ogóle by nie zagrało. Dużo lepiej, zresztą te czasy to już nie wrócą, także nie pokazuję, dużo lepiej ciepła torebka w ciepłym odcieniu będzie pasowała o, ze śmietankowymi trampkami. Śmietanka to jest kolor ciepły, moja torebka jest też ciepła i to mi się razem ładnie łączy. Mało tego, czasem do tego zestawu, on ma zresztą tutaj, te buty mają takie karmelowe, ciepłe wykończenie, więc też fajnie. Mało do tego zestawu, czasami jeszcze dołączam szary szal, ale on też jest w takim ciepłej tonacji, więc mi to wszystko razem spokojnie pasuje. Po prostu tego pilnujcie, żeby te dodatki, wszystkie właśnie buty, torebki były w jednej tonacji i wtedy łatwo będzie Wam się to tworzyło w zestawy. Idziemy dalej, słuchajcie, nasze mamy, tak, moja mama tak się nosiła, babcia również, nie wiem jak u Was, piszcie w komentarzach, nosiły biżuterię albo tylko złotą, albo tylko srebrną. Nie było tam kombinacji, a teraz możemy śmiało kombinować. Ja mam na przykład tutaj dwie bransoletki, jedna srebrna, jedna pozłacana i można je łączyć spokojnie, tak samo ta jest tutaj taka trzyczęściowa, różowe złoto, żółte złoto i srebro i można je spokojnie razem miksować i łączyć. Tego się nie boimy. Zresztą zobaczcie, znakomitsze zegarki Rolex, tam też są zegarki dwukolorowe, to są takie ich flagowe zegarki, chętnie kupowane i nikomu to nie przeszkadza, możemy łączyć. Słuchajcie, idziemy dalej. Nasze mamy tego tak nie stosowały, a my możemy łączenie podobnych do siebie odcieni kolorów. Już tłumaczę. Bardzo szykownie i bardzo elegancko jest połączyć granat. Chociaż ja tej bluzki już tak rzadko zakładam, no bo ja raczej te jasne kolory albo soczyste, ale granat z moimi, słuchajcie, czarnymi, skórzanymi spodniami. Pięknie to wygląda, bardzo szykownie. Granat i czerń. Nie bójcie się, spróbujcie. Może gdzieś słyszeliście, nie ma co się bać, trzeba spróbować. Albo śmietanka, bardzo jasny kolor, prawie biel, z takim beżem. Pięknie, nie wiem czy tu widać w kamerze, pięknie to też razem gra i wygląda, bardzo elegancko. Albo na przykład widziałam w ogóle biel z kolorem kremowym na wielu stylizacjach u dziewczyn i też to pięknie wyglądało. Dla jeszcze bardziej odważnych, łączcie na przykład czerwień z różem albo kolor fuksja, taki mocny róż z pomarańczem, żeby te kolory były zbliżone i wygląda to też bardzo elegancko, bardzo szykownie. Polecam chociaż spróbować w domu zestawić takie kolory. Słuchajcie, kolejna sprawa. No nie, no nasze mamy sobie tego nie wyobrażały, ja to sobie wyobrażam, bo stosuję tę zasadę już od wielu, wielu lat. W ogóle nie ma problemu, żebym zimą założyła białe spodnie. Oczywiście wkładam białe spodnie, jak nie pada deszcz, nie ma chlapy, no bo tak by się pobrudziły, ale jeżeli jest słonecznie, albo nawet jeśli jest pochmurno, ja ubieram się w biały kolor i nie mam z tym, słuchajcie, problemu. Jeżeli biały jest jednak dla Was za odważny, no to iść w te beże, nie bać się. Zresztą
To moje dwie ulubione parsoni. Teraz jesienią, cały październik ich przelatałam. Nie bójcie się tego, tylko no, patrzcie mniej więcej na prognozę pogody, no bo jak pada, no to ten biały nam się nie sprawdzi, ale jeżeli właśnie jest pochmurno, bez deszczu czy słonecznie, nie bać się białego beżu jesienią, zimą. Za czasów naszych mam to by nie przeszło, a teraz przejdzie. Słuchajcie, kolejna rzecz, uwielbiam, bardzo mi się podoba, kiedy zarówno mężczyźni, jak i kobiety do garniturów noszą sportowe obuwie. Jeszcze kilkanaście lat temu to było nie do pomyślenia, teraz tak się ludzie noszą, więc też nie bójcie się spróbować do jakiegoś waszego zestawu marynarki z spodniami, cygaretkami włożyć właśnie buty sportowe. Czy trampki, czy właśnie jakieś takie sneakersy, pokombinujcie, nie bójcie. Się. Możecie śmiało łamać tę zasadę, że tylko tam do garnituru to tylko obcasy. Nieprawda. Zobaczcie, ja już widziałam tyle razy i to świetnie wygląda, zarówno na ulicach paryskich, ale w Polsce też. Widzę, że idą odważniej panowie, panowie szczególnie. Także my, panie, też nie boimy się i łączymy garnitury eleganckie z butami sportowymi. Idziemy dalej. To też takie nie było kiedyś oczywiste, natomiast teraz jest i też wiele osób to łączy. Słuchajcie, łączenie różnych faktur materiałów ze sobą. I dla przykładu mam tutaj jedwabną koszulę i do tego kaszmirowy sweter. Cudowne połączenie faktur różnych materiałów. Czy na przykład mam tutaj sweterek z wiskozy, właśnie z topem jedwabnym. Jeszcze lepiej wyglądałoby, gdybym miała do tego tutaj jakiś taki duży, wełniany, mięsisty sweter. Albo na przykład już ten nieśmiertelny mój top jedwabny z tweedową marynarką. Też bardzo fajnie będzie to wyglądało. Nie bójcie się tego. Albo na przykład szyfonowa bluzka, właśnie też z jakimś wełnianym, dużym, mięsistym swetrem. Nie bać się łączyć różnych tych faktur. Wygląda to naprawdę też bardzo dobrze. I słuchajcie, ostatnia zasada, tak się zawahałam, ale myślę, że najważniejsza. I słuchajcie, ona jest do was wszystkich, bo ja wiem, że ten kanał oglądają zarówno 20, 30, 40 latki, ale też 50, 60 czy 70 latki. I do was wszystkich mówię, dziewczyny, drogie panie, nie ma czegoś takiego, że jestem za stara na jakiś trend, że jestem za stara na, nie wiem, włożenie krótkiej spódnicy, jeansowych shortów, coś takiego. Nie, to jest wasze ciało, jeżeli wy w czymś dobrze się czujecie, to śmiało noście to. Nie ma czegoś takiego, że jestem za stara. Absolutnie nie. Oczywiście ja wyznaję zasadę, że fajnie by było spojrzeć na siebie, żeby wyglądało to estetycznie, tak? More or less, mniej więcej. Ale żeby ta estetyka była zachowana. Jeśli jednak ja mam ochotę założyć spodnie z dziurami, to je zakładam. I nie, że mi tam ktoś napisze w komentarzu, no Magda, no tobie nie wypada. Ja już nie będę mówić, co wypada, co nie. W każdym razie, jeżeli ja mam ochotę, to ja wkładam te spodnie i dobrze się w nich czuję. Dlaczego nie? Oczywiście wtedy nie stylizuję je z jakąś tam wielką bluzą na nastolatkę, tylko mam taki ten grzeczny, taki kaszmirowy, fajny sweterek i te spodnie z dziurami, super razem to wygląda i nie boję się tego. I wam, drogie panie, też radzę korzystać z tej mody. Jeżeli coś czujecie, coś jest w trendach, chcecie, to kupujcie, jeżeli to czujecie, tak? Oczywiście mi jest łatwiej, jak mam wszystko klasyczne, bo mi się te zestawy ładnie łączą w całość i te kolory i tak dalej, ale jeżeli macie na coś ochotę, to pamiętajcie, nie jesteście na to za stare. Ważne, żebyście wy czuły się na 100%. I tyle. Jakie jeszcze inne zasady modowe można śmiało łamać, które były może ważne dla naszych mam, babć, a dla nas już nie, bo je łamiemy. Dajcie znać w komentarzu, ja wszystkie komentarze czytam z przyjemnością i tym razem przeczytam. Dziękuję bardzo, subskrybujcie kanał, łapki w górę, do zobaczenia, do następnego razu.